dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. Dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. List do Kolosjan, 1 rozdział, 20 werset. Dlaczego na Golgocie Pan Jezus musiał umrzeć? Miejsce sądu Golgota leżało poza miastem Jerozolimą. Aczkolwiek niedaleko od niego, Ewangelia Jana, 19 rozdział, 17 werset i 20 werset, to opisuje. Rzymianie, krzyżując skazańców, mieli na celu wywołać strach wśród ludu. Dlatego takie miejsca jak Golgota znajdowały się blisko głównej drogi wiodącej do miasta, która była stale uczęszczana. O czym czytamy w Mateusza 27 rozdział 39 werset. Słowo Golgota oznacza czaszkę. Na podstawie wykopalisk archeologicznych w obszarze dzisiejszej Bazyliki Grobu Świętego można mniemać, że to miejsce do około I wieku przed narodzeniem Chrystusa było wielkim kamieniołomem. Golgota była najprawdopodobniej położona na formacji skalnej wychodzącej z kamieniołomu o kształcie przypominającym czaszkę. Do dzisiaj nie jest dokładnie ustalone, gdzie znajdowało się miejsce, na którym stał krzyż i gdzie umarł Pan Jezus Chrystus. Jednak ważniejszy jest fakt, że został on naprawdę ukrzyżowany. W jaki sposób do tego doszło? Żydzi, można powiedzieć, wymusili na namiestniku Piłacie, aby wydał Jezusa na ukrzyżowanie. Z braku jakichkolwiek powodów i niedostatecznych dowodów w sprawie oskarżenia Pana Jezusa Chrystusa ostatecznie zaczęli z całej siły krzyczeć: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Piłat ustąpił i wydał Pana Jezusa na ukrzyżowanie, ale wbrew woli Żydów nakazał przywiesić na krzyżu nadpis: ten jest syn. Ten jest Jezus, król żydowski. Tak mówi Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 37 werset. Jeszcze raz powtórzę ten nadpis. Ten jest Jezus, król żydowski. Mateusza, 27 rozdział, 37 werset. Czy nadpis ten był prawdą? Tak, ponieważ Pan Jezus Chrystus jest prawowitym królem Izraelem. Chrystusem, Mesjaszem, którego zapowiedzieli prorocy. Pan Jezus Chrystus jest także Synem Bożym, który z własnej woli położył swoje życie, aby każdy, kto w Niego wierzy, został oczyszczony ze swoich grzechów. Przez ten krzyż i dzięki ofierze pojednawczej swojego jednorodzonego Syna, Bóg oferuje każdemu bez względu od prawie blisko, ale mniej nadal niż 2000, od prawie 2000 lat zbawienie, przebaczenie, pokój i życie wieczne. Dlatego Golgota była właśnie miejscem zagłady Pana Jezusa. Dlatego Golgota.